Mam jeszcze jedną sprawę, bo jeszcze mam oddam głos na oświadczenia i wnioski, ale mam taką zaległą sprawę, przykra, bo to z mojej winy jest zrobiona. Zgłosił się do Rady pan Janczewski, tak, gdzie złożył. Państwo dostaliście to w miesiącu, w styczniu chyba. Ja też jestem złożony tutaj, Państwu to odczytać, dobrze? Krótko, ja szybko czytam, skrócił, głosuję. Szanowni Państwo, jesteśmy bez zapomnienia narodem cywilizowanym, mądrym, dbającym o tradycję, także religijnym i tolerancyjnym. Jestem mieszkańcem Łódzki od 52 lat. Widziałem przemiany, rozwój, strategię, mi się to wszystko spodobało. Spotkało Łódzko na przestrzeni tych lat. Jako młody chłopiec widziałem, pamiętam starą Łódzkę, gazownię, budowę szkoły, Kopernika, stary stadion, piękny most kolejowy, a także stary cmentarz, na którym były bogiemy dawne burzy z czarni, którzy tak jak kiedyś, jak my kiedyś tu żyli, pracowali, budowali drogi, domy, port, łowili ryby, chodzili do kościoła, modlili się. Po prostu nadawali ton ówczesnej Łódzce. Widziałem także, jak mogły być, że usta na 70. w mojej młodości były dewastowane, a marmurowe pomniki wyłożone i dotykane stawku zaginęły. Szanowni Państwo, propozycja moja jest taka, przywrócić stawek zielonej świetności jako naturalne oczko wodne spontanną na środku. Park jako naturalne skończenie bulwaru portowego, gdzie mieścić się będzie Park Kultury i Wypoczynku z domem kultury, a może i amfiteatrem. Wydobyć pomniki, płyty nagrobne, widzieliśmy miejsce na cmentarzu w Zimowisku, celem oddania hołdu Łódzczanom, którym dane było tu żyć, tylko że trochę wcześniej, aniżeli nam. Marek Janczewski. Chciałbym to odczytać, a dlatego odczytałem po prostu, bo poruszamy do sprawy jakiś tam blach w tych namiotach. Tu pisze człowiek nasz miejscowy, przejęty jak gdyby losem pomników naszego cmentarza, słusznie, bo ten sam byłem świadkiem, jak tam trafiono w tym stawku ogromnej ilości tego towaru, a część się rozeszła. I propozycja, szanowni Państwo, spacerując uliczkami Starej Łódzki, nie sposób nic nie zauważyć, jaki potencjał drzemie tu na każdym kroku. Bez specjalnych środków można pozyskać niesamowite ilości terenów, które w żaden cywilizowany sposób nie są zagospodarowane. Mam tu na uwadze podwórka tzw. Starej Łódzki, gdzie stoją rozkładające się szopki, budki, komórki, których znakomite zarobki znajdują szczury, myszy i inne żyjątka. Propozycja moja jest następująca. Chcę wyburzenie tych budynków celem odzyskania terenów tak cennych dla pustki. Sami zobaczycie Państwo, jak dużo można uzyskać, nie absorbując funduszy ani środków z budżetu miasta, a wręcz przeciwnie, zyskać bardzo wiele. Odzyskane grunty, jeśli to jest możliwe, należy sprzedać na wolnym rynku inwestorom prywatnym, którzy z pewnością będą mogli coś z tym zrobić. Jeżeli Rada Miasta przejawi zainteresowanie tym tematem, mogą wziąć udział w pracach, pewnie mogę wziąć udział w pracach oraz szczegółach doprecyzować wszelkie kwestie związane są opozycją. Zapewniam, że mam wiele innych spostrzeżeń, którymi mogę się podzielić z zainteresowanymi i kompetentnymi dla dobra Łódzki i naszego wspólnego. Informuję, że problem rzeczy zarówno na Starej Łódzki, jak i Łódzki Zachodniej. Marek Jan.